Jakiś czas temu Scott zaczął czarować nas obietnicą roweru, który będzie szybszy i zabawniejszy niż wszystkie inne rowery. Jakim moim zdaniem naprawdę jest nowy Scott Spark, dowiecie się z tego odcinka. Witam Was w kolejnym punkcie zaczepienia. Dziś powiem Wam, jakim moim zdaniem naprawdę jest nowy Scott Spark. Skąd wiem? Miałem okazję na nim pojeździć. Zaznaczam, pojeździć, nie przejechać się. Mamy ten rower w sklepie jako testówkę i mogę z niego korzystać wtedy, kiedy chcę, kiedy nie jest zabukowany przez klienta. Poprosiłem też Sadiego, mojego kolegę ze sklepu. Sadiego możecie kojarzyć z innych moich filmów, żeby się na nim przejechał, żeby mógł to nagrać, żebyśmy mogli to wrzucić na nasz profil na Facebooku, żebyśmy mogli to wrzucić na telewizory, które mamy w sklepie. Vad säger du om den? Intressant cykel. Den är snabb. Alltså den agerar ganska bra. Den ger dig bra respons när du trampar. Både upp och ner på det. Dämparna är ganska bra inställda för cykeln. Alltså den känns ganska kapabel för att vara en cross country. Men känns den inte lite för cross country för din smak som cyklar en enduro cykel? För min smak är det för mycket cross country, definitivt. Ja. Jag kände av det, speciellt i svängar och om jag skulle ta mig igenom lite stökigare delar. Så jag har inte lika mycket som räddar mig. Viktsmässigt? Känns att den är lätt, eller? Den är lätt. Den är väldigt lätt. Du känner av det, speciellt när du trampar uppför. Nu har jag inte använt mig av de här två olika lägena som man kan köra med lockouten. Ja. Men det behövs inte. Jag tycker den klarar av det ganska bra. Estetisk. Snygg eller inte snygg? Den är helt okej. Den ser faktiskt ut som en helt vanlig cykel. Med tanke på att man ser inte bakdämparen egentligen. Ja. Ja. Jag kan bara säga att det var lätt att tvätta den. Ja, det kan jag. Ja. Men vad säger du om stillstand? Nej. Nej. Big no no. Big no no. Håll det som vanligt. Jag förstår att det ska vara en snygg design och man ska se så lite som möjligt. Men ja. Jag tror inte det spelar så stor roll för många. Speciellt inte heller om man ska arbeta med cykeln. Det här blir jättejobbigt. Ja, jag tänker kanske de försökte undvika den splinternet som fanns på de gamla Spark. Du vet, alla vajar och kablar som var just det. Framför stilsten gick ja. I ramen. Så då försökte de göra den lite snyggare. Men samtidigt det gör att det är mycket stivare här. Och det är omöjligt att, nästan omöjligt att, okej. Okay. Inte lätt att montera någonting som lampafäste eller... Garmin-fäste eller något. Jag tog ju av dem som du hade på. Ja. Det var ju jätte... Det här går knappt att rubba. Ja. Och de håller inte på plats. Så det är bundband. Så på en 62 000 kronor cykel. Jag tror det är inte faktiskt jättesnyggt. Håll Nej. Det simpelt. Håll det enkelt. Cykeln funkar som den ska. Du behöver inte göra en massa design till det. Nej. Okej, okej. Jag är ändå imponerad. Tycker jag. Jag håller mig till en Specialized Enduro annars som är ganska mycket större än det här. Men för att gå ut och ta en snabb runda, få sig bra träning, det här är jätteroligt. Okej, okay, tack för din åsikt. Du får köra iväg. Vi ses i butik. Okay. No to żeby nie było, że tylko moja opinia, a Sadi też powiedział co myśli. Wydaje mi się, że moja opinia i jego opinia się pokrywają w dużym stopniu i to nie jest tak, że jakoś tam wcześniej konsultowaliśmy, co kto ma powiedzieć. Ja będę jeszcze jeździł jutro w ciągu dnia, bo nie miałem okazji nagrać, miałem okazję nagrać wieczorem, ale
gówniana jakość tego wideo, a chciałbym, żeby była jakaś tam w miarę i żeby nie było, że nie jeździłem, że dałem komuś do jazdy, a sam nic nie wypróbowałem, więc, też się przejadę i w sumie no co, albo powiem, albo powiedziałem co myślę, bo będę dopiero montował ten odcinek, więc tak naprawdę nie wiem jak on wyglądał. Ładna pogoda dzisiaj, mam nadzieję, że jutro rano też tak będzie. Dobra, to widzimy się, kiedy się widzimy. Wash it all day, wash it all night. Scrub, 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 subscribe. You can be fresh, you can be a pickle. You can be petrol, you can be a diesel. We can be a cheeto, you can be a pringle. But I'm the only one that is belly button whistles. Wnioskując z tego, co Scott pisał o tym rowerze w materiałach promocyjnych, to powinno mi rozsadzić głowę już po pierwszej jeździe. A jakie naprawdę zostawił na mnie wrażenie ten rower? Dosyć mieszane mam odczucia, muszę powiedzieć. Jest kilka rzeczy, które mi się podoba, a kilka rzeczy, które mi się nie podoba. I jednak te, które mi się nie podobają, przeważają do tego stopnia, że ja tego roweru bym nie kupił. Zaznaczam, że to jest moja subiektywna opinia. Oceniłem rower pod kątem mojego stylu jazdy, nazwijmy to, i terenu, w którym jeżdżę najczęściej. Zacznę od tego, co mi się podoba. Mamy tutaj pełną grupę XT, bez żadnego oszukiwania na gorszych manetkach czy coś w tym stylu. Mamy sensowne opony, mamy dobry widelec i dobry damper, ale do tego wrócę później. I fajną całkiem geometrię. Wygląd, kwestia gustu. Rower jest ładny, przez to, że damper jest schowany w ramię, ale nie podoba mi się ten wystrugany z buraka mostek. Nie trawię go, nie jest to coś, co bym w stanie przeskoczyć. Jakbym nie miał na nim zamontowanego Garmina, to chyba bym na niego puścił pawia. Podoba mi się też, że kierownica jest normalna. Normalna mam na myśli w rozmiarze M, ma 760 mm. Tak. Ma 760 mm, czyli nie jest jakaś tam przesadnie szeroka, to jest dokładnie taka sama szerokość, jaką ja mam na swoim rowerze, więc nie czułem się na nim dziwnie. Wiedziałem, gdzie się zmieszczę i na co mogę sobie pozwolić na tych trasach, na których jeżdżę. Podoba mi się waga, zdecydowanie, 12,6 kg z moimi pedałami, dosyć lekkimi. To jest moim zdaniem dobry wynik na rower o skoku 130 i 120 mm w przód, tył. I to by było na tyle na temat tego, co mi się w tym rowerze podoba. Teraz powiem, co mi się w tym rowerze nie podoba. Nie podoba mi się przekombinowany system mocowania dampera. Rower jest sztywniejszy bocznie, czuć to, czy robi mi to jakąkolwiek różnicę, no niespecjalnie. Dlaczego mi się to nie podoba? Dlatego, że po pierwsze sztyca ma 125 mm skoku, ponieważ dłuższa tam nie wejdzie. Nie podoba mi się to, że żeby dostać się do regulacji dampera, trzeba otworzyć na dole te drzwiczki i to jest pół biedy, do tego można się przyzwyczaić, jednak ja miałem problem, ponieważ szliśmy po pracy jeździć, to był pierwszy raz, kiedy miałem jeździć tym rowerem i już wychodzimy. I okazuje się, że ta gałąź, krzak manetek po lewej stronie nie do końca działa tak, jak powinno, czyli w drugim ustawieniu, czyli w momencie, kiedy powinien się damper blokować i widelec. Widelec się blokował, a damper się nie blokował. Jest, tak jak mówiliśmy z Sadim, jest strasznie ciasno przy kablach, więc baryłką nie byłem tego w stanie dociągnąć, więc musiałem to zrobić przy mocowaniu, przy pokrętle od kompresji na damperze, wiecie o co chodzi.
Tam po prostu bardzo ciężko było się dostać i musiałem z tym walczyć jakieś 10 minut, zanim udało mi się to wyregulować. W końcu mi się udało. Wyszliśmy pojeździć, pierwsza jazda, miałem, powiem szczerze, takie, że wow, że fajnie, że lekki, że popierdziela i w ogóle. Po ciemku, więc jakoś tak usprawiedliwiłem te cienkie czasy na Strawie tym, że było to po ciemku zawsze troszeczkę wolniej się jeździ. Druga jazda też, pojechaliśmy jedną trasę, na której zawsze się, może nie zawsze, ale często się męczyłem tam, a w tym momencie poszło mi dosyć płynnie i w sumie założyłem, że to dzięki temu rowerowi. Teraz tak naprawdę nie jestem pewien. Dzisiaj trzecia jazda w dzień i powiem szczerze, że nie, że jednak nie było fajnie, tak jak Scott obiecywał. Dlaczego? Głównie ze względu na zawieszenie. Mamy tylko trzy pozycje i nie jesteśmy w stanie zrobić nic z kompresją. I dla mnie ten rower jest za twardy. Przy 25% sagu, który jest jakby tą górną granicą sagu w tym rowerze, on jest po prostu twardy i nie ma tego odczucia, które mamy przy innych ścieżkowcach tego typu, czy rowerach tak zwanych downcountry, jak na przykład mój poprzedni rower, czyli Rocky Mountain Thunderbolt, że tuning zawieszenia jest tak zrobiony, że nie przelatuje on przez skok, jeżeli jest mało powietrza, ani też nie jest twardy, jeżeli tego powietrza mamy więcej, tak żeby nie odbijał się na wszystkim. Nie jest to taki rower, który sprawia wrażenie, że ma więcej skoku niż ma, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Taki właśnie był Thunderbolt i miałem wrażenie, że tutaj też coś takiego będzie. Nie, tutaj dokładnie czuć tą żyłkę Ściganta, że jest to rower XC i powiem szczerze, że nie poprawiłem ani jednego swojego rezultatu na żadnym segmencie, łącznie z takimi, które są po prostu tępym pedałowaniem po jakimś tam w miarę gładkim singlu, co wcześniej zdarzało mi się na rowerach, na które wsiadałem po raz pierwszy raz, testówkach, jak na przykład Rocky Mountain Element, który też jest rowerem tej samej kategorii, w sumie był takim protoplastą całej tej grupy downcountry. Tak więc praca zawieszenia mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że musiałem zejść do ciśnienia 1,5 bara, czyli 22 PSI i 1,64 bara, czyli 24 PSI, o ile się nie mylę. Żeby mieć w ogóle jakiekolwiek tłumienie, wybieranie tych małych nierówności, bo inaczej to po prostu rower cały czas się trzęsie. Na takich fajnych, gładkich singlach, krętych, gdzie można wciskać ten rower w zakręty, gdzie nie będzie podskakiwał, no to fajnie się na nim jeździło, ale to nie jest rower na trasy, na których ja jeżdżę, także ja nie kupuję tego, co powiedział Brandok, że jego rower Enduro stoi cały czas w garażu, bo nie jeździ cały czas na nowym Sparku. Nie wiem, na ile można polegać na opinii gościa, któremu płaci Scott. Nie, żebym coś do niego miał, bo bardzo lubię patrzeć, jak jeździ. Tak więc, jak dla mnie, ten rower reprezentuje po prostu przerost formy nad treścią, przekombinowanie. Dzisiaj najprawdopodobniej jeździłem na nim ostatni raz. W przyszłym tygodniu będę jeździł na Epic Evo i bardzo mnie interesuje, jak wypadnie ten rower w porównaniu. Niestety jest to comp carbon, czyli na troszeczkę delikatnie mówiąc prostszych komponentach, ale ciężko mi jest sobie wyobrazić, żeby gorzej mi się jeździło na jakimś zawieszeniu niż na te, które ma ten Scott Spark 910 dokładnie. Był to model. Ok, wydaje mi się, że wyczerpałem już temat tego roweru. Powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia na jego temat. Jeżeli o czymś zapomniałem, będzie to w opisie. Jeżeli coś chcielibyście wiedzieć, możecie zostawić komentarz i jeszcze takie coś do Poczty Polskiej. Oddaj paczkę, bo czekamy. Dobra, wszystko na dzisiaj i widzimy się, kiedy się widzimy.